Jeśli mnie słyszysz, jestem w drodze. Wytrzymaj tam, proszę. Ale potworna burza! Ganki, słyszysz mnie? Ganki! Trzymajcie się. Już lecę. Zaraz zniszczą ten park! Trafiłam pająka! Ale to się może zmienić, jeśli nie powstrzymam was. Zakończony. A na
Żeby oczyścić ulicę. Wciąż walczą. Musimy się wydostać, ale mogę wynieść tylko część z was. Co? To... Kurde, już zaczęła.
na głowie. Ma rację. No idź. Wyprowadzimy ludzi. Wrócę tu. Tak wiem. Słuchajcie! Zamknijcie każde drzwi! Nikogo nie zostawiamy! Nie zniszczysz samego Roxxon Plaza! Tylko zamienisz w pył cały Harlem! Nie pozwolę, żebyś mnie znowu okłamywał! Za późno! Pozwolę ci na to. Nie powstrzymasz mnie! Nie widzisz, co robi ten reaktor? Niszczy plazę! Nie pozwolę ci się tym pchnąć! Trigger? Wszystko wyliczyłam! Czemu nie przyznasz, że nie masz racji? Może dlatego, że ją mam! Dlaczego mnie nie słuchasz? Niestety wie! Daj mi działać! Nie chcę walczyć! Pogadamy! Jak już wyłączę reaktor... Pora na jad!
opuścić ten budynek głównie. Albo jeśli wybuchnie cały Harlem. Mamy zatwierdzenie, jakim inni mogą pomagać. No i będziemy dla mediów ofiarami ataku terrorystycznego. Roxxon Plaza to przeszło. Czas na Roxxon City. To przeszło. Muszę go poprawić! Ale nie tak! Dobra! Walczymy na poważnie! Wiem, co obiecałaś Rickowi, ale on nie chciał wyjść! Wiem, że czujesz te fale! Pomóż mi! O, ja tak mogę cały czas dać! Proszę! Rick! Tyle szans, żeby się otrzeć! Chcesz, żebym cię zabiła? Nie wygrasz! Dlaczego ciągle walczysz? No bo... jestem... Spider-Manem! Kółka śmierci! Okej! Uciekaj dalej! Nic ci to nie da!
zabierz ich stąd. Długo tego w sobie nie utrzymam. Zbiewaj stąd młody. Zajmiemy się nimi. Widział pan twarz? Jestem dumna. Spidermanie. Dzięki. Kim on jest? Ten gość? To nasz Spiderman. Słyszycie mnie? Zgadza się, ludzie. Simon Krieger poszedł siedzieć. Aaron Davis, znany jako Prowler, wsypał jego i całe Roxxon. Odsiedzi swoje, ale może liczyć na krótszy wyrok. Możemy się czegoś nauczyć dzięki historii z Harlem. Wspólnie jesteśmy silniejsi. A ten nasz Spider-Man sąsiedztwa jest całkiem spoko. Super, Hayley. Zapisuję się na zmiany oczywiście. Dobra, ja się podświetlam. Na razie. Hej, siema. Spoko, stary, w porządku. Na razie, Dennis. Kostium, serio. Odlot. Jestem sobą. No pewnie. Pete, ta robota staje się łatwiejsza? W jakimś stopniu. Ale niestety nie całkiem.
Roxxon zrobił to u nas, bo uważał, że nic nie znaczymy. Ja, Rick, Finn, cały Harlem. Chyba nasza rola to między innymi niepozwalanie na coś takiego. Dodamy to do pajęczej przysięgi. Jazda? Jazda. Fresh. I step out the steps, I'm all running for the flex. Pete told me I was next, I'm coming for next. It really isn't no question. Only super heels in a section, only big bangers on the set list. On top of buildings where I eat. Ugrupowania znanego jako Underground. Podczas gdy Roxxon zdecydowany jest lawiną pozwów, nowo wybrana radna Rio Morales wystąpiła wczoraj w mediach z apelem o dodatkowe środki publiczne na pomoc w walce. Sprawne narządy, układ krwionośny jest zdrowy, aktywność mózgu w normie. Więcej czasu nie trzeba. Panie Osborne, rozumiem, że to pana syn, ale choroba mogła... wyjść. Gerd. Ale nie powinniśmy lekceważyć niebezpieczeństwa. Ma wyjść! Natychmiast! Teraz! Trzymaj się, Finn. Hej, mamo, masz czas? Pewnie. Co się dzieje? Właśnie wyszedłem z kościoła. Myślałem o Finn i... Opowiedz mi. Uratowała mi życie. I tobie, i wszystkim innym. Ale to ona nas najpierw naraziła na niebezpieczeństwo. Tylko że kiedy zobaczyłem, co się stało z Rickiem, zrozumiałem ją. Ludzie są skomplikowani. Na przykład wujek Aaron. To dzięki niemu Krieger trafił do więzienia. Pomógł nam też w ewakuacji Harlemu. Ale kiedy na niego patrzę, przypominam sobie, jak cierpiał przez niego twój tata. Tak. Nie musisz oceniać tego, jak żyła Finn. Ani jak odeszła. Pamiętaj, kim była i za co ją kochałeś. Zawsze wiesz, co powiedzieć. To moja praca. Dzwoń zawsze, jak będę potrzebna. Entiende? Tak. Kocham cię.